poznaniu.pl. Poznań w minutę. Czy Niemcy przyjadą na jarmarki bożonarodzeniowe do Polski? Portal niemieckiej rozgłośni Mitte Deutsche Rundfunk zauważa, że tradycja jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce jest stosunkowo młoda. Ich popularność w międzynarodowych rankingach mocno rośnie, co może przyciągać m.in. do Poznania naszych niemieckich sąsiadów. Kawaliada to największe wydarzenie jeździeckie w Polsce, skierowane do szerokiego grona publiczności. Przez 4 dni w aż 8 pawilonach MTP będą odbywały się zawody sportowe, targi i pokazy. Szczegóły znajdziecie na wpoznaniu.pl. W czwartek, 7 grudnia, odbędzie się spotkanie wszystkich liderów w sprawie kandydatów na wojewodów i ostatecznego dopięcia listy wiceministrów. Pojawiają się też nazwiska, które mają wejść do rządu Donalda Tuska. Na liście znaleźli się reprezentanci Wielkopolski, m.in. Adam Szłapka, który ma zostać ministrem. W piątek i sobotę, 8 i 9 grudnia, w sklepach spożywczych w naszym regionie przeprowadzona zostanie zbiórka żywności Tak Pomagam. Podczas niej wolontariusze Caritas będą zbierać artykuły spożywcze.